Siemanko, witam w nowym roku. Jak widać z garażu, mamy aż szósteczkę. No i co? Mam do powiedzenia parę historii, co prawda z zeszłego roku, ale dopiero teraz mam jakby czas, też ochotę na poopowiadanie czegoś do kamery, więc opowiadam. To co, może na pierwszy. Może na historię, jaką chciałbym pierwszą opowiedzieć, to zarysowanie zderzaka tylnego tutaj w A6. No wyobraźcie sobie, że auto kupiłem w czerwcu, pod koniec lipca już zostało zarysowane. Dokładniej to tutaj na tym rancie była cała taka rysa. Ja to w postprodukcji dodam zdjęcie, chyba gdzieś tam jeszcze je mam. Co prawda było to pół roku temu, ale chyba jeszcze coś tam się znajdzie, więc postaram się po prostu dołożyć do filmu zdjęcia, jak to wyglądało. No teraz już jak widać tutaj jest wszystko zrobione. No i było to tak, że oczywiście na parkingu tam, gdzie pracuję pod firmą, to był to piątek. Ja byłem na popołudniówce. No i poszedłem sobie, oczywiście w nocy o 22, no to nie oglądałem samochodu, czy jest coś tam zrobione, czy nie, no bo po pierwsze piątek, przed urlopem to było, 2 tygodnie, no to pierwsze co myślisz, to wsiąść w auto i uciekać z tego miejsca, żeby sobie odpocząć. Po drugie, no było ciemno, była 22. No ale w sobotę wyjeżdżałem z garażu. Gdzieś tam na zakupy miałem jechać, nieistotne, ale po prostu wyjechałem samochodem na zewnątrz. Auto było przykurzone, no nie? No ale wyjechałem samochodem na zewnątrz i wyszedłem jeszcze, bo zapomniałem coś z garażu wyciągnąć, już nie pamiętam co. No i patrzę, a tu coś takie białe jest. Wie co, taki kurzba? Ja patrzę, obcieram palcem, a to rysa. Biały lakier normalnie odbity na tym, cały zarysowany zderzak. Mówię, no zdenerwowałem się. Niemało. I po prostu, no co, to był sobota, no to co, nie będę jechał do firmy, bo cieć dopiero ochroniarz, czy tam ochroniarz to i tak by mi nie dał. Musiałem jechać no po prostu do kierownika, no nie, spytać o pozwolenie na zobaczenie monitoringu, bo akurat wydawało mi się, że jak stałem samochodem w takim miejscu, że akurat kamera dosięgała to, co się tam dzieje. Więc wziąłem. W poniedziałek oczywiście na urlopie pojechałem do pracy zapytać kierownika o dostęp do kamery. Oczywiście pozwolił, tylko musiałem po prostu przyjechać gdzieś tam za chyba na następny dzień, bo gościa od kamery nie było akurat w pracy. No i co, no i ja tam oczywiście on dostał już namiary, więc jak przyjechałem tam we wtorek już po południu do pracy, no to gość już na kamerze znalazł. Akurat miałem szczęście, że było widać, tak jak myślałem, co tam się stało. No i gościu, wyobraźcie sobie, wjechał tam jest taki mały parking, gdzie naprawdę no, takim autem ciężko się tam manewruje, jak jest dużo osób. Dużo aut zaparkowanych, to ciężko się już takim manewruje autem, a gościu wjechał Peugeotem, nie pamiętam jaki to był, 407, no coś takiego, tak kombi Peugeota, porównywalne do wielkości A6. I wyobraźcie sobie, że miał przyczepę kempingową jeszcze większą niż A6, więc gość był szerokości, normalnie długości solówki, normalny mana, czy Scania, bez przyczepy z tyłu, ta solówka z taką paką. Więc gościu miał fantazję, wjechał na ten parking, nie wiem po co. I postanowił sobie zawrócić. I tą przyczepą sobie zrobił sznita tutaj, aż autem całym zatrzepałem. Jestem pod wrażeniem naprawdę, że nic tu jeszcze więcej nie zrobił, tylko tutaj. Więc oczywiście na kamerze nie było widać numeru rejestracyjnego, ani przyczepy, ani samochodu, no bo te kamery to wiecie jakie są. Ale tak się składa, że tam ochroniarz poszedł spytać się, zobaczył, że jakoś chyba raczej nikt
z pracowników nie wjeżdża z przyczepą kempingową jeszcze takich rozmiarów na parking, żeby iść do pracy. Więc poszedł tam, spytaliśmy, powiedzieć, że nie mogą tu stać, no i kazał im wyjechać, nie? No i akurat jak cofał, bo musiał się wycofać z tego parkingu. Parking jest taki wjazd i jest taki naokoło przejazd. Jestem tutaj, a on tak musiał wjechać, bo tu były wszędzie samochody. No i on tu już nie mógł się wrócić tędy na prostą wyjazd, tylko musiał się cofać. Więc jak się cofał, no to baba z dzieckiem jego wyszła i kierowała go tam, tylko że tak go kierowała, że mi całe auto zarysował, ale tego to już nie dało się podejść do ochroniarza, powiedzieć, że mi zarysowano samochód i żeby się jakoś zawołać właściciela, że coś, czyli mnie, i żeby się dogadać. No i co, ale na szczęście ochroniarz zapisał numer rejestracyjny, co prawda samochodu, nie przyczepy, tylko samochodu. Więc co, ja już trochę byłem, no byłem wkurwiony, byłem zrezygnowany, no bo co mi z tego, pojadę na policję i co mi z tego, że dam im nagranie, jak nie mam numeru rejestracyjnego. Ale pojechałem po narzeczoną do pracy. No i podjechałem tam o 22 jeszcze tam do pracy do mnie. No i zapytałem ochroniarza, czy nie pamięta czasem numerów rejestracyjnych. A on, gość, wyciąga mi normalnie numer rejestracyjny samochodu i jest zajebiście, no ja to się ucieszyłem. Rejestracja RMI, czyli z Mielca. No i oczywiście na drugi dzień w środę zadzwoniłem sobie do takiego gościa, od którego biorę ubezpieczenia, to jest były policjant, więc zna się na rzeczy co i jak. Zadzwoniłem spytać się, co zrobić z tym fantem, no i on powiedział, że żebym po prostu najpierw oczywiście zadzwonił do ubezpieczalni, zgłosił szkodę i pojechał na policję zgłosić, że została taka rzecz zrobiona. Bo niestety ubezpieczalnia, nawet jeśli mamy dowody, generalnie jakby ktoś podszedł, wybił wam szybę czy coś, to policja musi go ukarać, żeby oni ci mogli tak jakby z OC sprawcy. Oni muszą, musi być coś takiego, że policja musi wystawić mandat, musi w jakiś sposób ukarać gościa, żeby oni ci wypłacili odszkodowanie z jego OC. No nie, bo z AC to co innego, ale ja chciałem z OC to zgłosić, no bo przecież to nie moja, nie będę miał zwyżek w AC czy w OC, dlatego że jakiś debil wjechał na parking i mi zarysował przyczepą samochód, no nie? No i on powiedział, że ją to zgłosił na policję, bo tak to musi być. On musi dostać mandat, żeby ubezpieczalnia wypłaciła odszkodowanie. No to ja zgłosiłem do ubezpieczalni, zadzwoniłem. Na drugi dzień pojechałem na policję. Oczywiście na płycie to nagranie całe. Numer rejestracyjny podałem, no zeznałem, wyjaśniłem wszystko. No i to był, tak jak mówiłem, końcówka lipca. Cały sierpień była cisza i w połowie września przyszło mi list, przyszedł mi z ubezpieczalni, że oni nie widzą podstaw do tego, żeby mi zapłacono odszkodowanie. No i wyobraźcie sobie, że dajesz im numer rejestracyjny, dajesz im nagranie, a oni nie widzą podstaw w tym, żeby wypłacić odszkodowanie. Ale, no tam, mówię tak, zderzak i tak był tu zrysowany, tu wgięty, tu zrysowany, tutaj, tam. On i tak był generalnie do zrobienia, więc mówię, nie będę tam się odwoływał, nie będę się denerwował. To już było 2 miesiące temu, było już mi złość przeszła. Mówię, zrobię sobie kiedyś cały zderzak, to tylko mała rysa. Jak tam wziąłem, spolerowałem to nie było to aż tak widoczne, więc rysa jak rysa, nie jedna, nie druga, nie trzecia, tylko już czwarta czy piąta na tym zderzaku, więc machłem ręką, mówię, spoko. Ale wyobraźcie sobie, że dosłownie 2 dni po tym, jak ubezpieczalnia wysłała list, że mi nie przyznają tego odszkodowania, policja wystawiła mandat temu gościowi, że no przysłali mi list po prostu z komendant z tamtąd, gdzie byłem, zgłosić szkodę właśnie. Wysłał mi list, że
kierowca taki i taki, normalnie z nazwiska podany, został ukarany grzywną za spowodowanie, znaczy za zniszczenie mienia, no nie? No i po tym na drugi dzień od razu, chyba na drugi dzień, już nie pamiętam jak to dokładnie było, dostałem po prostu odszkodowanie, nawet nie musiałem dzwonić, nie musiałem nic zrobić. Ubezpieczalnia z automatu mi wysłała kasę na konto i po prostu mówię, fajnie wszystko, zostałem odszkodowany. No ale nie wiem ile to tam już trwa, ten film. Bo może zrobimy drugą część, ale lepiej tak będzie, żeby zrobić drugą część. Może to będzie ciekawiej. No ale w każdym razie, no gość mi zarysował, odjechał sobie, baba jego wysiada z samochodu i widziała to, a pomimo tego sobie pojechali, no ale jak widać, karma wraca, gość został znaleziony, na moje szczęście, na jego nie, ale zostało mi za to zapłacone i jak się w następnym odcinku, bo za chwilę będę nagrywał drugą część, którą wy zobaczycie za parę dni, a może za parę miesięcy, nie wiadomo jak to ze mną jest. Zobaczycie jak to poszło dalej, ale powiem wam tylko jedno, że za to co dostałem z odszkodowania kupiłem sobie, no zrobiłem sobie serwis olejowy, tak jak widzicie Liqui Moly tutaj, ale to jeszcze w innym odcinku wam powiem, bo opowiem wam właśnie, bo ostatni film kiedy nagrywałem o historii napraw był w sierpniu, mamy już styczeń, także od tego września znowu, czy tam, no od września do sierpnia powiem wam, co znowu zrobiłem w Aszuszce. Nie było tego dużo, ale jednak coś było, więc wam o tym nagram. Dlatego, tak jak wcześniej powiedziałem, za tą kasę, za którą dostałem odszkodowanie za tą rysę, zrobiłem sobie serwis olejowy, jeszcze mi zostało. A jak widzicie, zderzak jest zrobiony, więc czekajcie na następną część tego vloga. A ja tymczasem żegnam się z wami. Pozdrawiam, na razie, cześć.